Witam graczy. Kolejna wojna. Tym razem tu się bijemy z Francuzami. Revolution DNA. Mamy z nimi Warchat, więc fajnie się ogląda ataczki. Im zostało 6 ataków, nam zostało 32. Więc myślę, że powinniśmy wygrać. Z tym, że zostały tutaj same mocne tanki do bicia, diohany. I ciężko jest, jak widzicie, odbijamy się trochę. Ale spróbujemy ją tutaj trochę pobić. Może składem z Alloys. Tam jest Wolfgang, oczywiście. Jest Alloys, jest Inari, jest Ptolemy. Okej. To się wydaje ok. No i kurczę, nienawidzę jej bić. Naprawdę nienawidzę jej bić tej Diohan, no ale trzeba. Trzeba pomóc w resecie i nie wiem, co to z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie git. Tego Konga się trochę obawiam. A przede wszystkim jego debuffa. Znaczy dispela. Ale dobra, no nic, idziemy tak. Mam nadzieję, że te klocki się pojawią. Żółte przede wszystkim, bo kurczę, no nienawidzę jej, po prostu nienawidzę tej Diohan. Coś teoretycznie jest, tylko sam nie wiem co. Najpierw może zrobimy sobie tak. Okej, mamy 3. Mamy diamencik. Robimy sobie diamencik. Boziu. Dobra, muszę tu zrobić. Diament oczywiście nie odpalam. Tylko tu zrobię sobie te 3. Tylko myślę, które 3. O, mogę 3 w Inari. Ale nie chcę 3 w Inari. Tu może zrobię z tym filetami, może tu żółty wpadnie jakiś. O, i wpadł żółty. Proszę bardzo, tu robimy tak i tak. No nie ładuj. Dobra. Dobra. Najpierw Alloys, Inari, Wolfgang. Okej, okay, no i udało się wygrać na szczęście. Chociaż było, na początku nie było tak radośnie. Ale na szczęście kloce przyszły. Znowu jeden oczywiście ruch kluczowy był. No właśnie, że tam wpadł ten fiolet. No i się udało. I mam nadzieję, że już będzie reset zrobiony. No, ale nie ma resetu zrobionego oczywiście. Kurczę, no. Dobra, to zaraz sobie wymyślimy jakiś drugi atak. Może te Freje zbijemy, ale też nie lubię, bo to jest Kadilen C i jej też nie lubię bić bardzo mocno. Co może pójdziemy sobie na tą Diohan drugą. Zaraz zobaczę, co tam jeszcze mam. Dobra, jestem. Mamy atak kolejny. Znowu sobie idziemy na tą Diohan zjebaną. Tutaj tego się obawiam, bo on robi takie coś, że nie będą kim obniżyć obrony, a mam nadzieję, że załaduje swoje karty przed nim, bo inaczej będzie lipa. No i oczywiście Berka i Xenofold jako support, to jest taki, w ostatnim ataku było to bardzo fajne. Więc idziemy i zobaczymy, no może się uda. Chociaż nie wiem, kurczę. Połamałem na szybko Sokoła, mam nadzieję, że to coś da. I idziemy, oby były te czerwone klocki. Dobra, no mamy 6. 6 tak naprawdę nas nie urządza. 6 nas nie urządza. Nie wiem, czy je składać, czy nie. Kurczę, no. A, mamy diamencik. Diamencik to już będzie lepiej z diamencikiem. Okej. Okay. I teraz mamy tak, 5. Oczywiście ją muszę ładować. 5. A tu nie robię komba, nie chcę tu robić komba. Ale oczywiście się zrobiło. I oczywiście musiała odpalić. No jaka to jest szmata ta karta. Ojku. Dobra, robimy tak. Dobra. Teraz sobie robimy tak. Następnie sobie robimy tak.
Te dwie karty jeszcze mogą mi tu namieszać sporo, bo to są obie karty. Dobra, odpalamy Berę. Widzimy, że są załadowani przeciwnicy, więc możemy tu zrobić jakieś duże combo. Tylko, że tutaj dużego komba nie ma. Jedynie odpalenie diamentu może nam coś tu pomoże. Tych czerwonych sobie nie popsuję, bo wszystkie mi pójdą w górę o jeden klocek, więc to mi nie popsuje. Tu sobie pójdą zielone, jeszcze pójdzie combo. No może coś tu przyjdzie, może coś tu przyjdzie. Są strzałki, ale wydaje mi się, że nie powinni mnie zabić. No i tak odpalą w te same karty jakby. Tym bardziej, że jeszcze mam minionka. Ok, to nam znowu pozwoli coś załadować. Dobra, i teraz się leczymy. Chcę jeszcze poszukać klocka, czy nie? A poszukam tu jeszcze klocka. Nie ma. No dobra, to idziemy sobie tak. I idziemy sobie tak. Dobra, na nią chyba wystarczy Alucard. Jak nie, to klucyk dobije. Tego będziemy palić. Okej, okay, i te czerwone, żeby komba nie było, to nie robimy tego do góry, bo wtedy by nam też zielone zeszły. Tylko sobie robimy tak. Bezpiecznie, bez komba. I Alucard tu może coś porobi. No i pięknie. No i się udało zbić Diohany 2. Więc teraz mam nadzieję, że będzie reset. Patron na 3 razy bije. Tu mógłbym mieć swoim składem z Grimble. Dobry na taką drużynę. Aj, aj, aj. No nie wiem, no już nie mam składów na tą Diohan zjebaną. Tym bardziej, że jest Zekana, więc tutaj fioletowymi nie pójdę żadnymi. Więc Grimble odpada. Skadi ewentualnie. Ewentualnie team ze Skadi mogę iść. No nie wiem, czy team ze Skadi da radę ją ubić. Aj, no nie wiem, poczekamy może chwilę. Kurczę. Dobra, mamy kolejny ataczek. Idziemy sobie na panią Huldę. I tutaj fiolety robią dużą rolę, odgrywają. Jest oczywiście N. No i mam nadzieję na te 9 fioletów, kurczę, żeby było te 9 fioletów, to przeważnie już jest wygrana walka. Oczywiście, żeby one się pojawiły w miarę wcześnie, a nie jak już będę ginął. No i zobaczmy, czy coś tu będzie. Patron na szczęście zrobił reset, więc dziękujemy, patron. Ok, fioletów nie ma. Czy ja chcę iść najpierw po te żółte, czy najpierw te fiolety, bo te żółte mi popsują fiolety. Ale już wszystko pójdę najpierw po żółte. Nie chcę ładować tego sopka. Dobra, tu combo robimy. No i co? Czy tu będzie diament? Nie będzie diamentu. Ach, kurczę, nie wiem, czy nie będzie za późno. Ajajaj, chyba mi odpali w tej samej turze, kurczę. Zrobimy tak. Chyba mi odpali w tej samej turze Asterius i Morel, więc to może być nieciekawie, ale ryzykuję. O, Farcik już nie odpalił. Dzięki temu chyba wygramy. Idzie Grimble. Idzie Ludwig. Deandre. Dobra, robimy sobie tak, żeby on nie odpalił. Nie, żeby ona nie odpaliła drugi raz. Dobra, robimy N. Uderzy we wszystkich. On już poprawi. Tu zabijemy klockiem. No i się udało. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że nie odpalił się ten Asterius po tym Morelu, bo mógłby mi zabić jakieś karty. Mógłby mi niestety zabić jakieś karty. Jeszcze jakby walnął w prawą stronę w Deandre i N, to by się nic nie stało takiego.
Ale jakbym zabił Grimbla, to po grze. Więc dobrze, dobrze się stało. Dobra, i odpalamy Onyxa. I koniec walki. No w sumie nie wiem, dlaczego ja się bałem tutaj. Mam przecież drużynie N. Ona wiadomo, co ona robi. Więc udało się. No i zaraz idziemy sobie z kolejnym atakiem. Myślę, że teraz pójdą dwie pantery. Dwie pantery. Tylko na kogo ja bym poszedł tymi dwoma panterami, kurczę. Na Diohany nie chcę. Tutaj może? Może to być dobre. Od razu sobie idziemy tutaj dwoma panterami. Pantera jedna, pantera druga, profesorka i kara. Kara, 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 gdzie ty jesteś? Jesteś tu, okej. Okay. Dobra, no i tak. No i miejmy nadzieję, że się uda złożyć te 7. Tu jest składność te 7 kart, znaczy 7 klocków. Czyli 7 fioletów potrzebuję i przed odpaleniem agafeny oczywiście. Dobra, coś tu da się zrobić, coś tu da się zrobić. Najpierw sobie zrobię tak. Kurczę, tych czerwonych, jak tu jest dużo. Dobra, 3, 6. Ja no już odpala niestety. Mam 7. To jest tylko 20%. Albo i aż. Zaryzykuję. Zaryzykuję, nie będę szedł po żółte, bo ich nie ma. Są tylko 3, a tutaj może coś się uda zabić. Okej, tak sobie zrobimy. O, znowu przyszły, pięknie. No tutaj kloc ładnie podszedł teraz. I znowu odpalamy. I się udało. No ten skład rzadko kiedy przegrywa, jest naprawdę silny. Może nie jest to skład wybitny na Agafenę, ze względu na to, że właśnie ona obniża atak. Ale no nie ma, nie miałem na co innego iść tak naprawdę. Na Diohan bym nie poszedł, bo tam mam prowokację. Jedynie mogłem na tego Wiktora iść, albo tutaj Malicna była, ale już zabili. No i tyle co mogłem iść. Na Uniki też nie, wiadomo, na Freje też nie. Na Huldy też nie, tym bardziej, że mam tam fiolety. Dobra, idziemy sobie zaraz z piątym ataczkiem. Dobra, kolejny skład mamy taki, troszkę może eksperymentalny, bo to zawsze grała Mitsuko z Quem, ale pójdziemy sobie tak, bo idziemy na tego pana, go fajnie byłoby właśnie zablokować, bo jest dość silny, ewentualnie właśnie zdispelować Freedom. I co, no i tak idziemy. Mam nadzieję, że się go uda zablokować i potem wpadnę niebieskie i się zabije wszystkich. Ale zobaczymy, czy będzie dobrze. Mam Kirilla w kostiumie tym drugim, ale używam w tym pierwszym kostiumie ze względu na podbicie. Podbicie oczywiście. Kurczę, nie wiem co tu zrobić. Ze względu na obniżenie obrony, sorry. Dobra, zrobimy to najpierw tak. To jest pierwszy. Tu sobie zrobimy tak, to jest drugi i trzeci wpad, ok. Kogo my tu bijemy? Myślę, że tę stronę, ze względu na to, że tu mam klocki. Kurczę. No dobra, klocki te powinny go ubić chyba. Dobra, zrobimy sobie tak, bezpiecznie. Tu sobie zrobimy teraz może tak. Ok. I pięknie. No dobra, tu się udało. Ładny klot był. Drużyna widać też dobra. Więc siadło. No i ostatni atak sobie musimy jakiś wybrać dobry też. Zaraz zobaczymy kogo tu bić i jakim składem. Bo został nam teoretycznie drużyna ze Skadi.
Ale nie wiem, czy na Freje się odważy iść tą drużyną ze Skadi. Zaraz pomyślę. Dobra, idziemy jednak tak. Wiem, że Freja robi uniki, ale tych uników nie jest dużo, to jest tylko 36%, więc mam nadzieję, że uda się nabić jakieś staczki i potem po prostu przeżyć. Tu Kirill drugi niezłamany jeszcze, ale myślę, że go też złamię. No i zobaczymy co tu będzie. Może coś się uda tutaj wymyśleć. Szkoda, że nie mam żadnej zwykłej frejki, bo taką frejkę teraz by się zbiło dość łatwo, myślę. A tutaj te uniki mogą namieszać. Dobra, widzę, że jest diament. Czy ja chcę po ten diament iść od razu? Teraz sobie wszystkie niebieskie popsuję teoretycznie. Ale dobra, pójdziemy. Pójdziemy, od razu go odpalimy. Jest troszkę przeładowanie. Okej. I w tym momencie ja odpalam tą Skadi. Względem na to, że tutaj zrobi wielkie dipsy. I tu pobije dość dużo już zawodników. Tak, te niebieskie może zabiją. Świetnie. Tu sobie teraz zrobimy tak. Oczywiście on teraz się będzie odradzał, no przecież to jest chore. Ale dobra, to nic, bo tu już mamy naładowane sobie też swoje czerwone. Odpalamy od razu, żeby ubić tego Aktrosa. Nie da się go ubić. Dobra, no i się udało jakimś cudem. Znaczy no kloc był duży, no diament na start to jest kurczę. Wiadomo, że to nie zawsze jest już wygrana, ale bardzo, bardzo pomaga taki diamencik. Nie wiem, które odrodzenie z rzędu, ale na szczęście już nie ma więcej odrodzeń. Dobra, udało się. Udało się wygrać. No i co? No i patrzymy sobie tutaj na tabelkę oczywiście. Król Strzelców Numi, jak zawsze na punkty. El Toro Loco też na punkty. Cykor również, ja tylko nie gra na punkty, widać, prawda? Ja oczywiście żartuję, gratulacje tutaj dla wszystkich. I Pacek, i Zen, i Łysy. No wszyscy 6 na 6, więc ładnie. No i co? Znowu tutaj w top 10 ich jest tylko dwóch. W top 15 już więcej. Tu sobie trzeba się zobaczyć wszystkich. Powoli będę scrollował. Jak tu grają u nas. O, piękny outfit, znaczy piękny ma pani tutaj awatar albo pan. No i co? I zobaczcie sobie, jak tutaj poszło ładnie wszystkim. Michał jeszcze ma ataki. Ojej, Wirka też ma ataki. Wilk, Little Black. No więc my jeszcze mamy tutaj troszkę ataków, 12. Oni tak naprawdę mają jeszcze 3, więc już nie mają szans na wygraną, więc mamy kolejną wygraną. Dobrze, dobrze. No, mam nadzieję, że tak będą te wygrane szły ciągle. Dobrze, że udało się zrobić ten reset, żeby te Diohan się udało zbić dwie. Już mówię wam, to jest karta przegięcia. Jeśli macie w sojuszu ich dużo, stawiajcie na tanki i po prostu będzie 2, 3, 0, 8, 7, 4, 15, 1. Takie będą ataki po prostu szły. Dobra, bez zbędnego gadania. Kończymy na dzisiaj imprezkę. Bawcie się dobrze. Pamiętajcie, że już niedługo weekendzik. I widzimy się pewnie w niedzielę na kolejnej wojnie, jak będę atakował. Cześć. Na koniec kawa od prowadzącego. Z racji tego, że ostatnio było Halloween, mam taki troszkę kawał tematyczny. Co można zrobić z dyni? Zajebać komuś.